Cześć, witam na kanale Hodlerka. Dzisiejszy film będzie przykładem adopcji krypto, bo aż 90% osób korzystających z aplikacji, o której dziś będzie mowa, to osoby z Web2. Jeśli interesujecie się technologią, naturą oraz zdrowiem, to prawdopodobnie spodoba Wam się ta aplikacja i uwaga, będziecie ją wspólnie z rodziną używać na co dzień. Zatem w dzisiejszym filmie przedstawię Wam projekt, który sprowadza do Web3 sporo użytkowników oraz ma realne zastosowanie. Zapraszam do filmu. Partnerem tego kanału jest Kantor Cashify, największa sieć kantorów kryptowalut i metali szlachetnych w Polsce. Na hasło hodlerka otrzymujecie zniżkę na wymianę krypto. Zapraszam również na mój telegram. Umieszczam tu jedynie najważniejsze informacje. Projekt, o którym dziś mowa nazywa się Eden i jest to platforma, która umożliwia odkrywanie dzikich jadalnych roślin, wspiera lokalnych rolników i oferuje zarabianie poprzez wykorzystanie technologii AI oraz AR. Film jest sponsorowany, jednak faktycznie zaczęłam używać aplikacji i uważam, że warto poświęcić parę minut na to, aby dowiedzieć się, czym jest projekt Eden. Pewnie kojarzycie mobilną aplikację Pokémon Go. Pojawiła się ona w 2016 roku. Akurat wtedy byłam na studiach i do tej pory pamiętam, jak bardzo dużo osób chodziło z telefonami przy uczelni, szukając właśnie tych Pokémonów. Pokémony pojawiały się w różnych lokalizacjach, zależnie od pory dnia, pogody czy miejsca. Myślę, że kojarzycie tą aplikację. Tutaj mamy aplikację, można powiedzieć, również rozrywkową, bo chodzimy i szukamy przykładowo drzew owocowych. Oczywiście tych prawdziwych, ale mamy tutaj także edukację oraz możliwość zarabiania, a nawet wystawiania swoich naturalnych produktów. Tak jak napisałam wczoraj na Telegramie, odkrywamy naturę, zdobywamy wiedzę i wspieramy zdrowy styl życia, a przy tym zarabiamy. Jeśli chodzi o liczby, na pokładzie ponad 15 tysięcy użytkowników, w listopadzie dołączyło 2,5 tysiąca nowych użytkowników, na mapie dodano 80 tysięcy roślin w ponad 30 krajach i w ciągu ostatnich 5 miesięcy baza danych wzrosła o 500% z 15 tysięcy roślin do 80 tysięcy. Wróćmy do samej aplikacji. Co tutaj tak naprawdę robimy? Możemy wyszukać dzikie rośliny jadalne poprzez mapę, używając lokalizacji. Mapa od razu pokazuje nam, gdzie jesteśmy i udostępnia nam rośliny w okolicy. Obok zakładki Odkrywaj mamy zakładkę Wiedza, w której dowiemy się, kiedy zbierać rośliny, jakie rośliny wykorzystujemy, na jakie dolegliwości. Opisane są tu rośliny, mamy tu zdjęcie, benefity, czas zbioru. No tutaj akurat mogłyby być podane daty od kiedy do kiedy. Jest tego ogólnie sporo. Obok mamy dziką aptekę, w której znajdziemy przepisy, skład, przygotowanie, zastosowanie. Ciekawa jestem, czy w przyszłości będą tu także filmiki. Mamy również zakładkę Dodaj, i właśnie w tym miejscu możemy podziałać. Wybieramy kategorie, czy to krzewy, czy drzewa, czy zioła. Robimy zdjęcie, ustalamy lokalizację. Za dodawanie drzew owocowych, krzewów, ziół i realizację zadań będziemy zdobywać tokeny Eden, będą też płatne strefy oraz wyzwania. A jeśli jesteś w pobliżu jakiejś rośliny i nie wiesz co to jest, no to wtedy otwierasz apkę Eden i spośród bazy zdjęć model AI szybko ma rozpoznać gatunek rośliny. I co jest jeszcze ciekawsze, mamy tutaj zdrowy market, czyli możemy robić zakupy zdrowych produktów i żywności bezpośrednio od rolników i producentów. A jeśli ty jesteś takim producentem, no to możesz wystawiać swoje produkty. Za zakupy możemy zapłacić online lub użyć zarobionych w aplikacji tokenów Eden. Aplikacje Eden najlepiej znaleźć poprzez ich stronę internetową. Przełączamy się na aplikację Eden i klikamy albo App Store, albo Google Play. Osobiście bardzo podpasował mi ten projekt. Jest po prostu dla każdego. Śmiało mogę polecić aplikację swoim znajomym, którzy nie siedzą w krypto, a będą z niej korzystać. Jeśli zarabiało trochę tokenów, no to zapewne będą dowiadywać się, jak za nie coś kupić, a może by je sprzedali i to jest naprawdę bardzo fajne. Dodatkowo sam przekaz tego projektu Zdrowie Natura wszystko pod ręką. Jeśli chcemy zrobić na przykład syrop z pędów sosny na kaszel, sprawdzamy w aplikacji przepis. Mam nadzieję, że jest, bo tego nie sprawdzałam, a jest to mój ulubiony sposób, właśnie na kaszel. To właśnie sprawdzamy, kiedy zbierać pędy sosny, gdzie ona rośnie w naszej okolicy, no i jak taki syrop wykonać. Mi to bardzo odpowiada. Ok, skoro projekt blockchainowy, to wspomnę również o samym tokenie Eden. Jak widzimy, Initial Market cap wynosi 398 tysięcy dolarów. Fully Diluted Valuation 5,4 miliona dolarów. I w grudniu odbędą się dwa listingi: na Bitmarcie 11 grudnia oraz na Pancake Swap 14 grudnia. Jeśli chodzi o ilość uwalnianych tokenów, to tutaj macie fajną tabelkę. Najwięcej idzie do Discover to Earn, bo 30% wszystkich tokenów. 2% uwalnia się podczas TGE, miesięczny cliff oraz 36 miesięcy trwa Westing. Jeśli chodzi o Tim, to będzie on posiadał 7% wszystkich tokenów, jednak podczas TGE nie mają do nich dostępu. Widzimy tu 12 miesięcy cliff oraz 12 miesięcy Westing. Eden Coin jest deflacyjny. O co tutaj chodzi? Eden przeznacza 25% swoich zysków, w tym opłaty rynkowe, własne produkty, reklamy rolników i firm. Oraz subskrypcje na regularne wykupy tokenów. Co więcej, dzięki niskiej początkowej kapitalizacji rynkowej wynoszącej, przypominam, 398 tysięcy dolarów i valuation na poziomie 5,4 miliona, token Eden może wyglądać ciekawie. Co jest jeszcze ciekawsze, główna działalność Eden i monetyzacja opiera się na użytkownikach Webtu, dzięki czemu nie są oni uzależnieni od cykli rynkowych krypto. Oczywiście to czy sam projekt oraz token kolokwialnie mówiąc wypali zależy od rozwoju, od marketingu i od wielu ważnych aspektów. Uważam, że warto poużywać ich aplikacji, a jeśli zdecydujecie się na zakup tego tokena to pamiętajcie o własnym researchu. Listing tokana odbędzie się, tak jak powiedziałam, niedawno w pierwszej połowie grudnia, a dokładnie 11 grudzień na CEX-ie Bitmart oraz 14 grudnia na Dexie Pancake Swap. Warto wejść również na ich Twitter. Mamy tutaj prawie 40 tysięcy followersów. Przejrzyjcie sobie tego Twittera, spójrzcie, co było wcześniej. No i myślę, że warto wejść na ich YouTube. Tutaj zobaczycie, z kim współpracują. Między innymi będzie to Biznes Misja, kanał 321 Krypto, wywiady w telewizji. Więc no, nie oszukujmy się, marketing jest kluczowy dla rozwoju, więc jeśli będzie on obecny wszędzie, no to szanse na powodzenie projektu znacząco wzrastają. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, bo dawno nie było u mnie na kanale projektu, który rzeczywiście łączy nasz świat krypto ze światem Web2. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie apki Eden, czy znacie projekt, czy może dopiero o nim usłyszeliście. Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia, pozdrawiam, hej!